Tu Studio Suwałki i nowy program prosto z Suwałk. 98.6 FM. Od poniedziałku do piątku od 6 do 10. Ciekawi goście, aktualne problemy, najświeższe informacje i mnóstwo konkursów. Studio Suwałki. 98.6 FM. Wszystko o Was, dla Was. Czyli program tylko dla mieszkańców Suwalszczyzny. Studio Suwałki. Budzimy Ciebie. Nie jest jeszcze przesądzone, że tunel pod torami i nowy most nad Czarną Hańczą, ale także nowa ulica Witolda Pileckiego nie powstaną w tym roku. Pribex, firma, która została wyłoniona w przetargu jako wykonawca tych odcinków trasy wschodniej, opuściła suwalskie place budów. W minioną środę miało dojść do spotkania prezydenta Renkiewicza z tym wykonawcą, ale przedstawiciele Pribexu nie dotarli do Suwałk. Kolejny termin, najbliższy wtorek. Przedłużyła się ich wizyta w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, który ma podobny jak my problem, wyjaśnia Czesław Renkiewicz. Pribex nie odpowiada na maile, nie odbiera telefonów, nie odbiera tradycyjnie przesyłanej korespondencji. Z rozeznania dokonanego przez ratusz wynika, że firma ma poważne kłopoty finansowe, nie płaci podwykonawcom i ci po prostu przestają wykonywać powierzone im zadania. Prawo pozwala nam na to, by płacić bezpośrednio wynajętym przez Pribex podwykonawcom, ale do takiego rozliczenia potrzebne jest potwierdzenie Pribexu, że roboty zostały wykonane zgodnie ze zleceniem, informuje Renkiewicz. I tu pojawia się problem, bo Pribex chciałby jednak widzieć wpływy na swoim koncie. Dlatego wykonania zleceń podwykonawcom nie potwierdza. Prezydent miasta ustalił kolejny termin spotkania z wykonawcą, jednak cierpliwość ratusza się kończy. Zależy nam, by obiekty realizowane przez Pribex powstały w terminie, ale nie za wszelką cenę, wyjaśnia Czesław Renkiewicz. Nie możemy niczego egzekwować od podwykonawców, którzy nie chcą pracować za darmo. Trzeba do tego odnieść się ze zrozumieniem. Trudno mi natomiast zrozumieć postawę Pribexu, który najwyraźniej nie ma woli do współdziałania. Ratusz zdawał sobie sprawę z tego, że z Pribexem jako wykonawcą mogą być problemy. To nie pierwsza inwestycja miejska realizowana przez tego wykonawcę. Prawo zamówień publicznych jest niedoskonałe, wyjaśnia Renkiewicz. Nie pozwala na to, by w procedurze brać pod uwagę solidność wykonawcy. A szkoda. Jak ustaliliśmy, do wtorku sprawa pozostaje zawieszona w próżni. O dalszych krokach i decyzjach ratusza w tej sprawie będziemy informować.